Bircza, Nowa Wieś, Suwczyna, Brzuska, Baków i Dolna Nienadowa. Tu znajdował się most na Sanie i tędy przeszła piechota rosyjska. 120 tysięcy magnetów przez Nienadowę. Nienadowa drogą. Nienadowa górna. Obok kompleksu leśnego Hucisko Nienadowskie na górę i piechota omija Jodłówkę, ponieważ tam biegnie kręta droga po dużych zakrętach i Rosjanie budują drogę z paszyny leśnej, wycięte lasy na prawo i na lewo przez Majdany i prosto na Pruchnik, omijając Jodłówkę z lewej strony. Gigantyczna ta robota pochłonęła dużo pracy, ale parę tysięcy ludzi to zrobiono w mig. W ciągu 2 tygodni wybudowano tą szosę na bagnistym podłożu z paszyny i kloców leśnych, którymi piechota przeszła do Pruchnika, gdzie odbywała się koncentracja wojsk przygotowujących się do ataku na port Dunkowiczki od strony zachodniej. Strategiczne położenie Przemyśla i jego wzgórza pełne fortyfikacji wojennych 2014 roku. Ogólna mapa całego od strony zachodniej, od strony wschodniej i strony południowej. Gigantyczne środki finansowe wyłożyli Austriacy w latach 1800-1900 na budowę tych fortyfikacji. Wielkie opowiadania wojenne I wojny światowej, mija bowiem 100 lat od wydarzeń wojennych w Przemyślu. Dworzec główny, przyjeżdża tu arcyksiąże Karol na wizytację wojsk fortecznych. Widać tutaj wielką galę i orkiestrę strojnych, pięknych konwedów węgierskich. Wojsk austriackich na przedpolach Hurko. Widać w głębi umocnienia wojenne i domy słomiane Czechy przed I wojny światowej. Obraz sił polskich. Wstrząsające obrazy. Załamanie się natarcia rosyjskiego na przedpolach fortów. Wielkie sceny. Olbrzymie żniwo śmierci. Po lewej stronie fortyfikacje Salis Solio, a po prawej nieszczęśni żołnierze zginęli na pierwszy dzień zasieku. Żniwo śmierci i olbrzymia wola walki żołnierzy armii cara Mikołaja, którzy tu ginęli tysiąca. U góry widać wybuchy szrapnel. W szturmie przerwano na 3 dni walki i widać tutaj austriackich żołnierzy, którzy zwożą zabitych żołnierzy Białej Gwardii cara Mikołaja. W głębi widać fort i
jak Smanice. Jest to odległość 2 kilometrów. Gości wszędzie widać zabitych żołnierzy. Okropne to miejsce. Napawa grot. W froncie jest to na pewno pierwsza linia. Jest przerwa w walkach, ale żołnierze są na stanowiskach bojowych austriackich. W czasie odbierania natarcia rosyjskiego w głębi widać żołnierzy idących do szturmu. Odbiera atak rosyjski. Widać wielką determinację i wolę walki żołnierzy konwentów węgierskich. Przeciw natarcie piechoty węgierskiej wyruszają z fortu na przedpole, na wielką, ogromną bitwę. Czwarty, wielka wola walki, straszliwe natarcie w głębinach zniszczonych kazamatach fortu poddają się do niewoli Rosjanie. Wola walki są to konwenci węgierscy i wojska niemieckie. Widzimy napis u dołu pocztówki z czasów wojny. Zniszczenia portu Orzechowce, do którego wrócimy z opowiadaniem wspomnień dziadka, ojca mojego wujka, kołcza Feliksa, który w tym forcie służył przez 3 miesiące w czasie oblężenia, pozostawił sagę rodu, wspomnienia wojenne, które przetrwały do współczesnych czasów. Gdzież ostrzeliwuje pozycje rosyjskie, wielkość działa, mówi, że jest to 30 centymetrowy olbrzymi moździerz, którym Austriacy rozbijali koncentrację wojsk carskich w Prukniku. Zima, śnieg, bowiem oblężenie trwało do styczeń, luty i marca, 15 marca. Dnia 8 nie odegrał w bitwie znacznej roli, nie był przedmiotem natarcia armii rosyjskiej. Dlatego zachował swój pierwotny stan. Jest w doskonałym stanie. Wymaga troszeczkę remontu, który Przemyśl w tym roku na stulecie bitwy na pewno dołoży wszelkich starań, aby wrócić jego świetność z czasów pierwszej wojny światowej. Żołnierze z uwagą przyglądają się temu strasznemu narzędziu śmierci. Krótki rys z fotografią z lat 14, 15, 16 roku. Odwiedzamy tą wieżę Przemyśl. W dalszej części będziemy opowiadać wspomnienia oraz jeszcze zrobimy fotografię, zdjęcia z 14 roku. Obrazująca pozycję wojsk austriackich. Jest to zapewne na pierwszej linii, ale zdjęcie nie obrazuje jakiej to miejscowości. Z linii frontu 15 lutego 15 roku. Niebywałe, liczy sobie bowiem 99 lat z oryginalnym stemplem wojskowym. Przesłana również z frontu. Straszliwe widać tu zburzony fort, a zatem jest to fotografia wykonana po 15 marca 15 roku. Zobaczymy na drugą stronę, bo jest to pieczątka wojenna, co pisze ten właściciel, który wysyłał to kartę. 17.9.18 roku. Broun
widać tutaj zakreślone fragmenty przez cenzurę wojskową. Niesamowita fotografia, liczy sobie też niebawem 100 lat. Fotografii Jarosław, groby poległy, Lagen Garde. Są to świeże mogiły, musiała być wykonana tuż po bitwie o Jarosław. Są tu pieczęcie mało rozpoznawalne. 16.06.1916 roku. Pieczęć cenzury wojskowej. Niebywałe są to pamiątki. Krótki rys przez fotografię z lat bitwy o Przemyśl oraz karty pocztowe z linii frontu. Jest to niesamowite bogactwo dowodów na to, że żołnierze pisali na ziemię zachodnie. Tutaj bowiem teraz, gdzie ja mieszkam, znajduje się miasto Wrocław i stąd zapewne bardzo dużo żołnierzy niemieckich brało udział w tej wojnie. Zapraszam na opowiadania wojenne rodziny, mojej bardzo dalekiej rodziny. Spróbujemy je przedstawić, aby ocalić od zapomnienia, a szczególnie ten rok jest stoletnią rocznicą tamtych wydarzeń. Dziękuję wam. 3 marzec 2014 roku mija 100 lat od wydarzeń bitwy o miasto Przemyśl, jednej z największych fortów, twierdz w Europie, znajduje się Przemyśl na trzecim miejscu. Na tą okoliczność ułożyliśmy z Marysią muzyczny temat twierdza Przemyśl. Na wody, na farki, na
mojego wnuka, Blitza, kucza, 14 roku. Widzi się w moim morzu, chodźcie po te chodce. Fort Orzechowce. Pamięci poległych tam żołnierzy, aby rozpocząć opowiadanie, wracamy do czasów przed 14 roku, gdzie do mojej babci udali Marii i udali Jana, dziadka mojego. Przed wybuchem wojny była to jedyna osoba w wiosce naszej Kubisko-Niadowskiej, która umiała czytać i pisać. Zlecono władze austriackie, zlecili babci, ponieważ umiała liczyć i dziadkowi, liczenie wojsk, które przechodziły przez Kubisko. Jest to armia cara Mikołaja, która zbirczy maszerowała przez Piątkową, Nienadowę Dolną, Nienadowę Górną, Chucisko Nienadowskie i u góry najwsi Chuciska wojska skręciły przez polne drogi do Prudnika, gdzie odbywała się koncentracja gigantycznych sił w celu zdobycia fortu Duńkowiczki. Babcia z dziadem naliczyli przez 2 tygodnie, dzień i noc, piechota maszerowała, naliczyli około 120 tysięcy żołnierzy carskiej armii Mikołaja, wielkich, rosłych chłopów, po 2 metry, magnetami, szli piechoty dzień i noc. W górnej wsi Chuciska nie przemaszerowała piechota przez Jodłówkę, tylko ominęła ją wzgórzami pobudza Denowskiego, a barwistą drogę żołnierze ułożyli z wyciętego lasu z klocu przez prawie 3 km drzewo koło drzewa, którymi przeszła piechota i oczywiście lekkimi działami. Po wojnie, aż do II wojny światowej, te parę drzewa wyciągali mieszkańcy Jodłówki i spalono z nimi w piecach, bo to było czemu niczyje. Wojska te ominęły sanktuary Najświętszej Marii Panny w Jodłówce obok, ale były to wojska, które nie grabiły ludności cywilnej, nie gwałcono, nie mordowano, jak to było już w czasach II wojny światowej. Wioski naszej, Chuciska Nienadowskiego, do wojska wzięto 23 chłopskich synów na front. Cały ten oddział trafił w trzecim oblężeniu Przemyśla, w drugim oblężeniu Przemyśla do wsi Orzechowce. Tam też wujka mojego, ojciec kołż Felix, został mianowany dowódcą tego oddziału i w okopach pomiędzy Orzechowcami a Prudnicką drogą byli wysyłani na patrole nocne. Wyłączali się nocy. Każdej nocy patrol pod dowództwem wujka Kołcza wyruszał na pole niczyje, które w czasie oblężenia
twierdzy Przemyskiej wynosiło prawie 3 km. W pole to strzelała artyleria obydwu stron i zapuszczały się patrole do 20 do 30 osób. Wujek Kosz był bardzo sprytny i chciał ocalić chłopów, ludzi z Łódzka Miadowskiego. I kiedy zapadł zmrok, przyszedł rozkaz wymarszu na przedpole, powiedział po linii podać wszystkim żołnierzom: czołgamy się, chłopy, na kościół w Orzechowcach. Wieś cała była doszczętnie zniszczona artylerią, a do kościoła nie strzelali ani Austriacy, ani Rosjanie. Był prawie nienaruszony. Kiedy doczołgali się do zabudowania wieży kościelnej, zorientowali się, że w środku znajduje się patrol rosyjski. Rosjanie nie wystawili wart, więc wujek dał rozkaz Kołbrz, aby otoczyć cały kościół i z wyciągniętą bronią wezwali Rosjan do poddania się. Okazało się, że cały patrol rosyjski, też około 20 ludzi, to byli sami Polacy. Krzyknęli: Matko Boska, nie strzelajcie, bo my jesteśmy Polakami. No jak to? No Polakami, no to wchodźcie do środka. Karabiny lądowały pod ściany, wyciągano karty i grano do karciska do pory zakończenia patrolu, czyli do rannej pory. I zaczęły się pomiędzy nimi robić tymi żołnierzami przyjaźń. Zaczęło świtać, Rosjanie odchodzili do swoich pozycji, a Austriacy, wujka w mundurach austriackich, Kołcza, do pozycji austriackich. Na drugi dzień umówili się te oddziały, że znowu spotykamy się w kościele i taką samą drogą tam wchodzimy do, żeby po prostu przetrwać te nocne wojenne. Armii austriackiej w fortach przemyskich panował głód i żołnierze wchodzili niedożywieni. Natomiast w armii rosyjskiej żywności było w strasznych dużych nadmiarach. Natomiast w armii rosyjskiej nie wolno było pić alkoholu. Był kompletny zakaz. Picie alkoholu na froncie równało się karą śmierci. Natomiast w obozie austriackim były nadmiaru rum i żołnierze przed wyruszeniem na patrole dostawali duże przydziały rumu. To spowodowało, że zaczęła się wymiana. Wujka oddział przynosił w plecakach pełno rumu, a Rosjanie żywności, konserw rosyjski. Sielanka trwała przez 3 tygodnie, chodzono na te patrole każdej nocy, dopóki kapitan austriacki nie zorientował się, że w okopach leżą konserwy rosyjskie. To wyłącz. Kapitan zorientował się, że jest na froncie bratanie się Polaków z Polakami, którzy masowo służyli w wojskach carskich. Łom rzymskich regionów, Mazur, były bardzo wielkie zaciągi do armii carskiej. Zorientowawszy się, że jest handel wymienny, kiedy patrol Kołcza stoi na baczność w okopach, gotowy zameldować się do wyjścia na przedpole, kapitan podchodzi i mówi: Kołcz, cały zwiat, na tyły marsz na wypoczynek, a w to miejsce poszli do ataku do na zwiat konwedzi węgierscy. Nie było możliwości, jak opowiadał stary dziadek, zawiadomić ich, żeby nie szli na kościół, na ten patrol, i okazało się, że pomylili drogi i wszyscy oni zginęli, ponad 20 ludzi w bitwie, w starciu jakimś na tych przedpolach. Wojna trwała.
Kiszka w tym oddziale służył Mikołaj z Doliny, tak bowiem nazywano wtedy ludzi, albo z Doliny, albo z Podbrzegu, albo z Podlasu. Mikołaj był dostawcą amunicji na pierwszą linię dla okopów, dla żołnierzy i było to straszne zadanie, bowiem wszyscy ci dostawcy ginęli pod strzelców wyborowych. Trzeba dodać, że strzelano wówczas pociskami 12 mm grubymi, takie jak teraz na dzika się strzela. I on zatrudnił do przesuwania tych skrzynek psy owczarki alzackie, które czołgając się na łapach, skrzynki amunicji dostarczały na tą pierwszą linię. Za to Mikołaj z Doliny został wyróżniony przez kapitana za takie właśnie wzorowe pełnienie tej służby. Kiedy przygotowano twierdzę do wysadzenia w powietrze, kołcz Felix powiedział chłopom, że zaraz, jak tylko ranek się zrobi, szukać cywilne ubrania. Cywilne ciuchy, bodaj by podarte spodnie czy buty jakieś łapcie, żeby tylko nie mieć mundurów na sobie, ponieważ mundur był, świadczył o przynależności wojskowej, nie było wtedy książeczek wojskowych na dzisiejszych czasach, tylko mundur dowodził, że jest się albo Rosjaninem, albo Austriakiem. Wszyscy ci chłopi posłuchali swojego dowódcę i w mig pozałatwiali gdzieś jakieś łachy od Żydów, od różnych handlarzy, przebrali się w te cywilne ciuchy, a jeden z chłopiska Ciołek i stary Filip oburzyli się, bo oni przysięgali cesarzowi Franciszkowi wierność, oni mundurów nie będą zdejmować. Stoi ten oddział obszarpanych biedaków i tych dwóch Austriaków w niedzieli mundury i jedzie patrol rosyjski, hop, obydwu do niego. Ciołek stary z chłopiska i stary Filip wylądowali w części europejskiej Rosji, ponieważ car wydał rozkaz, że wszystkich żołnierzy bijących się w twierdzy przemyskiej nie wolno dalej wysyłać jak za Ural, tylko do niewoli, do Uralu, tej części europejskiej, do rosyjskiego państwa. Ciołek był w tej niewoli półtora roku. Uciekł stamtąd i lasami przekradł się do naszej wioski Chłopiska Niejadowskiego i przyszedł do domu w wigilii na wieczerza dzieci i żona Jasia Ciołkowa siedzą przy wigilijnej wieczerzy, a do domu wchodzi jakiś stary dziadek zarośnięty, chudy, bez obdartych ciuchach. I wszyscy myśleli, że to wrócił, że tu idzie dziad żebrak po żebraniu w wigilijną wieczerze, aż po chwili zorientowali się, że to wrócił mąż niewoli rosyjskiej. Dożył on lat sędziwych i podszedł od nas. Stary Filip natomiast przywiózł z Przemyśla, z portu, portret cesarza Franciszka Józefa, który w wiejskiej chałupie wisiał przez całą II wojnę światową i prawdopodobnie wisi tam do dzisiejszego dnia. Trzeba by pojechać, być może jeszcze jest i urodziny znaleźć ten portret, bo on już ma 100 lat i jest wielkim dowodem chłopskich synów ziemi chrześcijańskiej, którzy sprytem i rozumem potrafili przeżyć wojnę. I wszyscy wrócili do Chłopiska po poddaniu twierdzy 15 marca 15 roku. Dwóch z nich, jak Ciołek i stary Filip, byli w niewoli rosyjskiej, również stamtąd wrócili w zdrowiu i chwale. Wujek, kołcz Felix, miał
takie same nazwisko i takie samo imię jak jego ojciec, o którym tu opowiadam, jego dziewczyna w Wierdzy Przymyskiej we wsi Orzechowce. Miał takie same nazwisko i imię jak jego syn, mój wujek późniejszy, Kołsz, który przeżył już po czasach, po II wojny światowej. W owych czasach dawano synom, aby przetrwały sagi rodzinne, dawano takie same imiona i nazwiska, jak właśnie, jak ojcom. Dlatego ciężko było znaleźć, jak się nazywał ten wujka ojciec. Okazuje się, że udało mi się znaleźć jeszcze stare zdjęcia z 13 roku, które spróbujemy tu pokazać. I dowiedzieliśmy się z tego, jak on miał imię i nazwisko, bo zawsze to było mylone. W czasie II wojny światowej jest to odrębny temat, który nie będziemy poruszać na dzisiejszym opowiadaniach wojennych, bowiem dotyczą już innej epoki, wybuchu II wojny światowej. Można by tu gadać godzinami. Z Huciska drugi mój dziadek Norek Dawrzyniec i Micuś Stanisław. Mieli to chłopaki po 20 lat, wybuchła wojna, pierwsza wojna światowa. Zostali powołani do wojska do Jarosławia. Brali tam udział w bitwie o Jarosław, gdzie mój dziadek stracił tam nogę lewą i po wojnie wrócił z wojny jako inwalida wojenny, ale za to dobrze sobie żyli, ponieważ miał wielką emeryturę wojskową. Należy wspomnieć dodać do tych opowiadań wszystkie wsie dookoła Przemyśla. Na pewno mają takie same wspomnienia, ponieważ dużo polskich chłopów, Austriacy brali do wojska jako uzupełnienie armii austriackiej. Zachowały się piękne zdjęcia z tamtych czasów. Zachowały się zdjęcia fortów, Łętownia w doskonałym stanie zachowany. Jest tam obecny chyba Muzeum Bitwy Przemyskiej i zdjęcia artylerii ciężka artyleria, może 30 cm. I jedno z tych zdjęć obrazuje tu fort Orzechowce. Jest tu straszliwie zburzony, jest to z 15 roku zdjęcie, 2015. I po wojnie on był rozebrany, wywożony jako materiały budowlane, gruzy. Ocalała tylko część ta środkowa do dzisiejszego zwiedzania. Mimo wszystko robi tam wielką, wielką grozę. Zachowała się piękna fotografia, przejazd do Przemyśla arcyksięcia Karola. Wielkie, strojne wojska witają na dworcu głównym Tarcyci. Przyjeżdżał on bowiem tam na wizytację fortów przemyskich. Myślę, że dotyczących wieści o I wojnie światowej, gdybyśmy powoli zakończyli ten rozdział, jest tam mowa o liczeniu wojska, które przeszło przez Huciska. Zachowała się do czasów obecnych droga, którą zbudowali Rosjanie dla piechoty, która maszerowała przez pola do Prutnika. Ta droga jest w bardzo złym stanie, jest wielce zaniedbana, ale okoliczni mieszkańcy korzystają z niej, gwarantuje bowiem dojazd do pól prawnych. Myślę, że władze wykorzystają tą drogę i należałoby dopowiedzieć do mieszkańców Jodłówki, aby tę pamięć o tych wydarzeniach zachowali jako wiedzę o historii naszej ziemi, Prutnika, Dubiecka, Biskajnia Lubskiego i naszego miasta Przemyśla, z
stulecie tej wojny Przemyś zapewne dołożył wielkich starań do odbudowy, fortyfikacji bogatej bardzo w historii ziemi przemyskiej. Dziękuję bardzo. Fragmenty z filmów dodamy w późniejszym okresie, które posiadamy, filmy jeszcze z 2014 roku, to dodamy do tego skromnego opowiadania o Hucisko Miladowskie, brał udział w bitwie o Twierdzę Przemyśl. Wszyscy uczestnicy, oprócz mojego dziadka i niecucia Stanisława, którzy byli w Jarosławiu, natomiast wszyscy z Hucisko Chłody mieli się chodba Orzechowc. Ponoć do dzisiejszego dnia tam leży sztucer, który wujka ojciec zakopał, austriacki, zawinięty w szmaty i przy uszczelonym drzewie jakoś chodziliśmy po tych polach, ale nie mogliśmy tego sztucera znaleźć. Czas zaciera ślady. Pola i lasy dookoła Przemyśla skrywają jeszcze ślady bitew. Można tam spotkać okopy, można spotkać leje na mapach, uciskach, forty i paść wielką zadumę, no i mieć wielką satysfakcję, że te forty się zdobyło. Mam wielki sentyment do tych fortyfikacji, bowiem pozostała tam moja młodość. Dziękuję bardzo. Kończąc opowiadanie o chłopach żyjących w Warmiach austriackiej z Hucisko Miladowskiego, padły tu nazwiska, imiona przy okazji tej opowiadania. Gorąco zachęcam do zbierania pamiątek o wydarzeniach I wojny światowej w naszej przemyskiej ziemi i pisać historię tamtych opowiadań, ponieważ niedługo one zaginą. Realizatorzy filmu Eugeniusz Hudali i Marysia Rzeźniewiecka, operator kamery i montażu. Dziękuję bardzo. Ksiądz Huciński. A po lewej stronie siostra Marii Hudali Bronisława. Jest to moja babcia, która w 14 roku liczyła wojska rosyjskie, które przechodziły przez Hucisko Nienadowskie. Fotografię wykonano w 1933 roku. Zdjęcie. Wielcy, zacni ludzie. Jest tu dużo wojskowych. A siostra Bronisława, a babcia w Udali jest w tym kawelusiku. A to jej brat, ksiądz Huciński. Po cichutku zaglądamy trochę do historii naszych pradziadków z okazji stulecia bitwy o Twierdzę Przemyską, babcia Maria Hudali. Dziękujemy bardzo. Norek Wawrzyniec dosłużył się stopnia oficerskiego na froncie. Brał czynny udział w bitwie o Jarosław. Tam też został ranny i szrapnel urwał mu lewą nogę powyżej kolana. Z wojny wrócił jako inwalida wojenny. Są to fotografie zrobione w 13 roku, na rok przed wybuchem I wojny światowej.
Jest to mieszkaniec Huciska Nienadowskiego i drugi jego kolega Micuś Stanisław. Dwaj żołnierze, którzy służyli w armii cesarskiej Franciszka Józefa. Przepiękna pamiątka sprzed 100 lat do filmu o tych bohaterach żołnierzy Huciska Nienadowskiego dodajemy te fotografie. Obaj wrócili z wojny z tym, że dziadek Wawrzyniec Norek, ten z prawej strony, jest zwrócił bez nogi. Piękne emblematy, odznaczenia wojenne, bagnecik wspaniale się prezentujące żołnierze z tamtych czasów. Jeszcze jeden rzut oka na mundurowanie klamry, pasy i zasłużone oznaczenia wojenne. Przypominam, jest to Norek Wawrzyniec, który brał czynny udział w bitwie o Jarosław. Druga fotografia z pamiątek rodzinnych dzieci i wnuków dziadka mojego, Norek Wawrzyniec.